Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj zagram challenge. Dawno w ogóle nie było odcinka, dawno nie było w ogóle odcinka z challenge, ale postanowiłam, że nagram dla Was. A zostały mi tylko 3 walki do tego, żeby zdobyć emotkę, więc wytrzymajcie z nami kciuki. Potem sobie otworzymy skrzynkę za te tokeny i mam nadzieję, że uda mi się odblokować banner z lawą. Wytrzymajcie z nami kciuki, a ja, żeby już nie przedłużać, lecę z pierwszą walką. Gram lawą z klonem, więc to będzie interesujące, więc lecimy. Powiem Wam, że w tym deku, jeżeli nie macie strzałek, a jest fajerka albo princeska, to automatycznie możecie przegrać, więc dajcie znać, jakimi wydekami graliście. Kolejne wejście kosztuje 50 gemów i nie pytajcie, skąd wiem, tak po prostu przeczucie. No, ale dobra. Na razie nie zapowiada się jakoś tragicznie, więc będę startować z moją lawą. Oczywiście moja gra klonem, ogólnie tym deckiem, jest tragiczna, ale tym się akurat nie przejmuję, jest pas i tak dalej. Najwyżej odcinek będzie trwał dłużej niż, nie wiem, 5, 6, 7, 8 minut, ale mam nadzieję, że po takiej długiej przerwie wam się to po prostu skończy. Ej, jak ja dobrym grałam na 3. Ej, patrzcie, jak on tutaj sobie fantastycznie się obronił. Obronił się przed moim lightem i teraz po prostu żałuję, że nie mam. Że nie mam tutaj Fireballa, bo jednak chyba byłby better niż właśnie te. Matko, naprawdę? Naprawdę? Naprawdę to się dzieje? Naprawdę? Oj, 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 będzie pierwsza przegrana. Patrzcie, co się dzieje w ogóle po lewej stronie. Są barbariany i jest nieszczęsny bowler. Jest nieszczęsny bowler, ale dobra. Może jeszcze jakoś to ogarnę. Albo i nie. Chyba tutaj bardziej strzelę. Są barbariany jednak. No kurde, macie. Powiem Wam, że przeżyłam szok, bo naprawdę bardzo fajnie mi się gra tym deckiem, tylko no widocznie nie jest to deck na 3 muszkieterki. Nawet nie mam kiedy tego sklonować tak naprawdę. Może teraz to sklonuję? Zobaczcie, co się wydarzy. Ajajajajajaj. Dobra. To nie jest do uratowania. Zdecydowanie nie jest do uratowania to wszystko. No ale cóż, ja coś może to ogarnę. Oj, już jest po wieży. No i przegrana. Pierwsza przegrana, ale nie przejmuję się tym, zdecydowanie się tym nie przejmuję. Po co? Po co? Po co? O Jezu, powiem Wam, że dawno nie nagrywałam i dawno nie grałam challenge'u. Bo tak generalnie to ja się tak nie staram, żeby wygrać, nie? Ja gram solo. W sensie tylko dla siebie, nie dla widzów, to nie staram się. Ale. No ale teraz wyszło jak. Nie wyszło, no. Wyszło jak wyszło. Dobra, lecę z kolejną. Znaczy tylko 3 wygrane. Może teraz będą takie 2 szybkie i potem ta jedna ta powolna emotkę. Zobaczymy. Zobaczymy. Chyba od razu będę z grubej rury lecieć z lawą i tak dalej, nie? Myślę, że to będzie takie dobre. No ale zobaczymy. Najgorszy błąd robię w tym momencie ja. Bo nie bronię tak za bardzo tego jednego barbarianka. Powinnam, nie? Powinnam to robić. A, oczywiście gra moja jest na tyle cudowna, że ja po prostu tego nie bronię, no i dlatego przegrywam, dlatego wow. W ogóle tutaj by mi się tak przydał miner, ale ja teraz sobie to wszystko sklonuję. Szkoda, że ten jeden barbarianek się nie sklonował. No i patrzcie to, widzicie? Czasami wyjdzie taka zarąbista akcja. Taka jak właśnie teraz miała miejsce. No i zobaczcie sobie. Ja teraz lecę z gościem na trójeczkę. Proszę bardzo. Za chwilę to będę klonować ponownie, bo on już raczej nie ma czym zablokować. O, patrzcie to. No i
piękna, piękna wygrana. Całkiem takim niezłym stylu, wydaje mi się. Więc mamy pierwszą wygraną, jedna wygrana, druga przegrana. Ale nie poddajemy się jeszcze. Dwa winy! Mam nadzieję, że też będą takie szybkie, bo fajnie by było. Tylko tak jak mówię, ja gram tak, że ja przeważnie nie mam eliksiru do obrony, a tym bardziej do ataku, chociaż do obrony powinien być bardziej. No ale to nie, fajerka. Nienawidzę grać na fajerkę. Naprawdę. To jest najgorsze, co może być. To jest najgorsze, co może być. Granie na fajerkę. O, może zrobić coś takiego. Ja chciałam to sklonować, ale... Wow, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz mogę użyć lighta. Proszę cię, proszę cię. Jest. Zlikwidowałeś tą fajerkę? To jeszcze nie. Teraz się udało. Nie, mam nadzieję, że będzie ok. Chyba szykuje się wygrana, tak mi się wydaje. Zapazuję, więc mogę śmiało bawić się armią szkieletów. Mogę od środka wypuścić lawę. Pewnie tam gdzieś będzie fajerka po drodze. I mogę wypuścić lawę tutaj. No nie, no nie, no nie, no nie. Ale ja sobie fajnie sklonowałam. Fajnie sobie sklonowałam. Patrzcie, co się stało. Z drugą wieżą. Pięknie. Bardzo ładnie, jestem z siebie dumna. Na rage'u. Teraz tylko się obronić przez minutę, albo po prostu tak zaatakować, żeby po prostu wygrać, nie? Tak by było chyba najlepiej. Ja tą fajerkę muszę zniszczyć. Ona będzie mnie tam wkurzać. Myślałam, że mi się to nie uda. Nie mam takiego farta. Nie mam takiego farta. Dobra. 47 sekund. 47 sekund. Ale już mnie nie jest w stanie zagrozić, więc... Na chillku, widzowie. Sklonujemy sobie armię szkieletów. Właśnie, 24 sekundy i będziemy walczyć o emotkę. Będziemy walczyć o emotkę. Ale się zrobiło niebezpiecznie. Może użyjemy sobie lighta. No kurde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest win. Jej! Dobra, teraz walczę o emotkę i zobaczymy, czy się uda. Widzowie, trzymajcie kciuki. Proszę bardzo. Trzymajcie kciuki. Jeszcze nie otwieramy, jeszcze nie otwieramy. Dopiero otworzę, jak wygram challenge. I zobaczymy. Trzymajcie kciuki, widzowie. Teraz muszę grać na spokojnie. Rozdzielę sobie batce, niech dwa lecą na prawo. Albo trzy. A drugie na lewo. Dobra. Myślę, że dam radę. Myślę, że dam radę, tylko wiecie, muszę zaatakować bardzo, 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 bardzo agresywnie zaatakować. Oj, pojawia się wiedźma. Szczerze nie lubię grać na wiedźmę na tym challenge'u. O-o. O-o. No i zobaczcie to teraz. Ale mi zje. A, źle wyrzuciłam batsy. Bardzo źle wyrzuciłam batsy. No kurde, ta wiedźma mi tam żyje jeszcze, no. Kurde, powiem wam, że tak mi trochę zacina tę grę. Nie wiem, czy to jest wina internetu, czy czego. Wow, w ogóle on ma lustro jeszcze.
Ale to będzie walka, widzowie, do samego końca. On tam sobie zużył już zapał, więc... Nie trafiłam. Dobra, minuta. Lecimy szybko. Najszybciej jak tylko się da. Najszybciej jak tylko się da. Ej, klonuj to sobie to. W ogóle to miało sens, nie? Aj, będę przegrana. Nie zremisuję tego nawet. Nie zremisuję tego. Nie ma szans. Szkoda. Nie wiedźmy. Trafiłam tylko w jedną. Już kurde, 10 sekund. Jest kilka. Good game. Ja pierdziele, ale było blisko. Do końca. Dobra, lecę z kolejnym wejściem. Wejście o emotkę już. Zrobiło gorąco. Dobra, teraz muszę to wygrać. Teraz muszę to widzowi wygrać i nie ma, że boli. Trzeba to ogarnąć. No i fajerka się pojawiła. Powiem wam szczerze, że nie nas widzę. A! Udało się! Udało się. Dobra, teraz muszę szybko go wykończyć jakoś. On też się tutaj wkurzył. No, nie dziwię się, że się wkurzył. Ja bym się wkurzyła. On chyba tak za bardzo nie ma czym się bronić. Jak mi się wydaje. I on to sobie splunuje. Ale zarobiliście. Dobrze, że miałam takie lekkie opóźnienie, bo jak on wyrzucił już strzałki, to wiecie, no już było za późno, żeby to jakoś ogarnąć, nie? I po prostu, patrzcie, teraz będzie szybka akcja. Szkoda, że ja gram tak, że nie mam eliksiru wiecznie, nie? Teraz lawa pęka. Druga lawa pęka, no tylko ta fajerka już taka spierdzieliła. Skąd zniszczyła ta fajerka? Włosy nie spadają. Włosy nie spadają. No i co, zrobił się remis. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, widzowie. Teraz trzeba przycisnąć bardzo mocno. Bardzo mocno trzeba przycisnąć. I on w ogóle nie myśli, naprawdę, bo ja dam tutaj sobie klona, a on już wykorzystał strzałkę. On w ogóle totalnie nie myśli. Totalnie nie myśli, naprawdę. Może ja też jakoś super nie ogarniam. No ale lepiej mi tutaj wychodzi niż... Żyjemy. 56 sekund. Splonuję to, mimo tego, że on ma... I znowu źle zużył te strzałki. I ja mu współczuję, no nie? Ja mu po prostu cholernie współczuję. On cały czas tak wyrzuca źle te strzałki, że ja nie wiem. Dobra. Zrobimy coś takiego. Kolejna fajerka leci. 34 sekundy. 34 sekundy, widzowie, i mamy wina. Prawdopodobnie mamy wina, czyli wygraną. Czyli możemy się cieszyć z emotki. Ej, w ogóle ja nie trafiłam. Widzieli się to? Ja jeszcze to mogę zremisować, a potem jeszcze przegrać. To już jest standard, nie? Że właśnie ja wygrane mecze bardzo często przegrywam. A tam Hograderem chce się przeżyć, ale mi się nie da. 3, 2, 1. Wygrana. Wygrana, widzowie. Odbieramy emotkę. I polujemy na banner z labą.
Bardzo ładnie. W ogóle sobie zrobię screena na Instagrama. Także wbijajcie na mojego Instagrama. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli wbijecie. Tak, mamy emotkę. Teraz otworzymy sobie. Zobaczymy, czy będzie banner z lawą. Mighty Miner. Szkoda. I jeszcze raz. A nawet ta dekoracja nie jest aż taka zła, więc może być. A może być, nie mam już więcej tokenów, nie będę kupować za gemy, to możemy sobie dodać skrzyneczkę. O, w ogóle skończyłam pasa już, to odbieramy wszystko. Proszę bardzo, szybki opening. Szybki opening. Fula. Też mam fula i zgarniam 100 gemów. No, także moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia albo zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!